Witam Państwa serdecznie na konferencji po meczu Sandecyna Wrocław z Pogonią Szczecin. Witam trenera pana Radosława Mroczewskiego i proszę o komentarz do spotkania. Dzień dobry Państwu. Tak sobie żartowałem, że na 3 razy szukać, no to się udało tutaj wygrać, zrobić 3 punkty. Później było łatwo, widzieliśmy, że będzie godzin. Początek dla nas, może parę minut fajnych, żeśmy nie potrafili wykorzystać takiej przewagi chyba. 10-15-minutowej, później wracona bramka i taka nieporadność też z naszej strony, ale dużo żeśmy tutaj uporządkowali i też więcej tej determinacji było w drugiej części, takich składnych akcji i wypracowanych też takich sytuacji. Dlatego cieszę się bardzo z tej kontaktowej bramki, później z fajnej akcji, z fajnej finalizacji, bo była kolega taka ligowa, naprawdę ekstraklasowa. Cieszymy się z tego bardzo, choć muszę też trochę ponarzekać, bo nie wiem dlaczego przy 30 stopniach prawie gramy na tak niepolanym boisku. Są tu doskonałe warunki do tego, żeby się czuliśmy się jak na sztucznej murawie. Nie wiem do kogo to pytanie, czy do Sandecji, czy do Gospodarza, czy tutaj, ale coś tu jest dzisiaj było nie tak i dlatego dla zdrowia zawodników i dobrostanu by się przydało przed meczem. No to tak tytułem narzekania. Mamy teraz trochę czasu dla siebie. Jest przerwa na reprezentację. Można będzie chcieć to wykorzystać, żeby trochę początkowo się popracować jeszcze z zespołem, żeby przygotować się do kolejnego wyjazdowego meczu. Także dobry moment na pewno teraz na to, żeby robić porządną analizę tego, co jest nam potrzebne i też żeby przede wszystkim znów złapać ten właściwy kierunek. Myślę, że powoli gdzieś też będziemy sobie to wypracowywać, ale myślę, że nie będziemy tutaj składać jakichś deklaracji. Po prostu tak jak mówiłem wcześniej, patrzymy z meczu na mecz i to się będziemy dalej kierować. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Trener z Przeglądu Sportowego. Chciałbym spytać, czy w kole to można powiedzieć, że był taki element, którego brakowało, bo w zeszłym sezonie żaden napastnik więcej niż 3 gole nie strzelił, on już to ma. No, czy to jest rzeczywiście takie wydatne wzmocnienie? Jeżeli pan śledzi przyszły poprzedni sezon i sam Lecję, to trzeba pamiętać też o tym, że zespół miał na początku startu drugiej rundy, miał kontuzję zawodników do Maciej Kolin, czy Filipi Piszczy, tutaj przecież tak to układaliśmy, że strzelanie bramek spoczywało na wielu zawodnikach, tak to się potwierdzało też w lidze. Oczywiście szukaliśmy tego napastnika cały czas i myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że coś w przodzie mamy, tak, mamy fajnego zawodnika, który ma swoje atuty, ale to nie tylko jego zasługa, bo też dzisiaj widzieliśmy dobre dogranie, też mieliśmy bardzo w poprzednim meczu, który asystuje. To jest na pewno to, co oczywiście zgadzam się tutaj z panem, dodały naszym zespołowi mocy, ale liczę na to, że możemy tylko Margierz, kiedyś miasta NSPL. Chciałbym zapytać o najnowszy nabytek, bramkarz. Dlaczego bramkarz, dlaczego nie zawodnik ofensywny? Czy mamy braki i czy to zwiastuje, że na przykład Sandecję opuści Radyński albo Liwa? Myślę, że jak ktoś potrafi logicznie myśleć, to sobie szybciutko odpowie na to pytanie. Ale jeżeli pan nie wywołałby tablicy, bo to jest taki temat, którego nie rozumieją ludzie. Także pierwszego zespołu musi być 3 bramkarzy minimum. Mamy chłopca, który z nami trenuje, może mogę mówić, że chłopiec, bo to jest 2008, tak, którego przygotowujemy do Andorowskiej Ligi. Na razie to są juniorzy i drugi zespół. Natomiast doskonale pan wie, że w przypadku urazu, kontuzji, jak się zamknął jednego, to nie ma opcji takiej, że nagle pojawi nam się bramkarz. Stąd Dawid Wieczkiewicz też. Nasze możliwości pozwalają tutaj na taki ruch mocny, że zakontraktujemy zawodnika z nie wiadomo jakim budżetem. Mamy fajnego zawodnika, który może mniej grał, tak? Czy ostatnio więcej był zawodnikiem numer 2 na swojej pozycji, ale myślę panu, że nie jest gorszy, jeżeli chodzi o umiejętności od tych zawodników, których mamy. Potrafi dać rywalizację.
a to, co jest najważniejsze dla nas, to zabezpieczenie, tak? Zabezpieczenie tej pozycji. I dlatego chcemy oczywiście inne pozycje, ale pan spojrzy kadry wszystkich zespołów na poziomie ekstraklasy pierwszej, nawet drugiej i do trzech, pan uważa, że to jest rzecz święta. Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jeszcze raz chciałbym spytać, bo przerwa na kadrę zamyka taki pierwszy etap sezonu. Chciałbym spytać, czy te 11 punktów o 7 meczach to jest dorobek, no, który pana satysfakcjonuje, jakoś zaskakuje, czy powinno być lepiej? Nie zaskakuje, ale na pewno myślę, że wszyscy, którzy są na sali, na pewno tyle punktów nam nie zapisali przed startem. Wszystkie punkty nas bardzo cieszą, bo oczywiście mieliśmy początek, już powtarzam, tak? Wielokrotnie mówimy ten terminarz, no każdy ma trudny, ale myślę, że dynamika mi się wyjątkowo trudny i te punkty zbieramy. Niech tak będzie dalej. Nie powiem panu, czy to jest spełnienie moich marzeń, to ta liczba punktów, ale na pewno nie będziemy tutaj narzekać i te punkty na ten moment są przyzwoitym dorobkiem. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, no to dziękuję bardzo.